Van de Voer już przeforsowali teraz środkową linię boiska zawodnicy Standardu. Będzie kolejna kartka. Jako wyciągnie z kieszonki pan Jerome Fong. Zobaczmy, jakie zamieszanie w 26 minucie spotkania. Czerwona kartka dla Axela Witsela. 26 minuta spotkania. I teraz w dziesiątkę będą grali podopieczni Laszlo Bologniego. Było jasne, że to będzie mecz walki, że to będzie mecz na pograniczu faul, ale nikt nie spodziewał się tego, że już w pierwszym fragmencie tego spotkania zawodnik Standardu zostanie wyrzucony z boiska. Od 26 minuty w dziesiątkę drużyna Lerusz. Zobaczymy raz jeszcze. Wasilewski i Axel Witsel. Czy to był faul na czerwoną kartkę? Nie jestem pewien, czy to Marcin Wasilewski brał udział w tym starciu. Za chwilę się o tym przekonamy. Na pewno tak jest, to Marcin Wasilewski. Na pewno Wasilewski nie będzie w stanie kontynuować gry. Oby to nie był jakiś poważny uraz reprezentanta Polski. Teraz gromkie Wasyl na stadionie Konstanta Wandenstocka. Ostoja defensywy Anderlechtu złamał nogę i to widzimy, jak fatalnie to wygląda na tej powtórce. Odważny jest realizator tej transmisji, że pokazał nam to na pierwszym planie. Boję się, że to będzie coś bardzo poważnego i że Wasilewski może być wykluczony z gry. Nawet nie na kilka tygodni, ale na kilka miesięcy. Ostoja nie tylko Anderlechtu, ale i reprezentacji Polski. Drżymy teraz o los Marcina Wasilewskiego. Jest czas dla trenerów na to, aby porozmawiać ze swoimi piłkarzami. Aby dać jeszcze jakieś wskazówki na te kolejne minuty. Na Wasilewski ciągle cierpi poza linią boczną. Z pewnością doliczy te minuty, które upłynęły Jerome Efong Zolo. Ciągle gromkie Wasyl z trybun stadionu Konstanta Wandenstocka.